Witamy Państwa w kolejnym programie po stronie Prawdy Adam Ślusarski. Szanowni Państwo, znajdujemy się w miejscowości Szynwałt w gminie Łasin, powiat Grudziądz, województwo kujawsko-pomorskie. Ale będziemy rozmawiali o sprawach, które dotyczą rolnictwa w całej Polsce, a nie tylko rolnictwa, bo również tego, co znajduje się na stołach w mieście i po jakich cenach będziemy mogli kupować również żywność w tym, jak i w następnych latach. Będziemy rozmawiać o cenach za płody rolne I będziemy chcieli również odpowiedzieć na pytanie, czy w Polsce w Polsce istnieje zmowa co do skupu płodów rolnych. Myślę, że warto zostać z nami. Rozmawiamy z panem Markiem Duszyńskim ze wsi Łasin, przewodniczącym Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona w województwie kujawsko-pomorskim. Panie przewodniczący, zgromadziło was tutaj, wasze obawy was zgromadziły, że nie zbierzecie plonów po dobrych cenach. Są już pierwsze informacje o tym, że jeśli chodzi o porzeczkę czarną, już stał się dramat. Ceny były poniżej kosztów produkcji. Czego w tym momencie się najbardziej obawiacie? Panie redaktorze, obawiamy się przede wszystkim tego, tych niskich cen, które nawet są niższe jak ubiegłego roku, bo dzisiaj rzepak jest w granicach 1140-1200 zł. I to przy parametrach, której suchości, bo tak jak się to dostaje, to jest najwyższa cena, a wychodzi że rzepak idzie po 900-800 po 800 zł. I to z zeszłego roku uszczupliło ogromne nasze gospodarstwa i jak to się mówi, no, szydziło rolników w tym, że nie mieli szans jak to się mówi, odbudowania czy dalszej egzystencji i ten rok jakby się, będzie się powtarzał, dlatego, żeśmy ogłosili pogotowie pogodowe protestacyjne tutaj na naszym terenie w całym kraju, co za chwilę powie pan przewodniczący i ta sytuacja nas zmusiła, bo wierzymy, że jest cena zmowy, dlatego, że nie ma za dużo rzepaku, nie ma za dużo zboża u nas i dlatego są różne klęski, bo wczorajsza klęska była to na naszym tutaj miejscowościach, przeszedł grad, który zniszczył Plantacje od, od, od 80 do, do 100% i 40% takie były przypadki, więc na pewno się boimy o to, o egzystencję dalszego gospodarowania jako rolnicy i o to, że po prostu będzie sytuacja bardziej dramatyczna na naszej wsi. I dlatego też w tym pogodzu prezedcyjnym będziemy cały czas domagać się, a inaczej to będziemy protestować, jeśli chodzi to na nowo, będziemy jechać czy do Brójza, czy do Bydgoszczy, czy nawet może do Warszawy, to zależy od decyzji wspólnych naszych tutaj związków zawodowych. Bo po prostu sytuacja, dzisiaj rząd nam nie gwarantuje żadnej ceny opłacalnej minimalnej, która powinna być. Bo w Konstytucji jest uznany niewolny rynek. Konstytucja nam zapewniła, że jest rynek, ale taki, żeby był na takich prawach, żeby dał egzystencję rolnikowi życia. Panie przewodniczący, jak widać i słychać czarne chmury tutaj nadchodzą nad nas, a czy te czarne chmury są również nad polskim rolnictwem i nad polskim chłopem? Jak pan by opisał tę rzeczywistość, z którą obecnie mamy do czynienia? Tak, no to właśnie te czarne chmury, to właśnie to jest to, że nad polskim rolnikiem, nad polskim chłopem jest te czarne chmury. Bo jeżeli takie zagrożenie będzie, to na pewno w 2015 roku będzie wykup ziemi przez obcokrajowców i oni wykupią nas, wykupią nas, bo dlatego, że my nie będziemy w stanie się opłacić i nie będziemy po prostu tych podów, które sprzedamy po tych niskich cenach, to nie będzie dalszego, jak to się mówi, gospodarowania egzystencji. Tu, jeśli chodzi jeszcze o, o te czarne chmury, to w ogóle są z, z rynkiem sprzedaży. Bo, dlatego, że ja o tej zmowie, ta zmowa, która tutaj powstała, to jest taka, że wiadomo, że Niemcy skupują na terenach tutaj naszych ościennych województw, e, kupują rzepak droży. I ci handlują. Dzisiaj, dzisiaj widzicie, e, panie redaktorze, dzisiaj rzepak się dowiedzieliście, że przyjadą. O dzisiaj rzepak o 20 zł podrożał. Także każdy protest, który był z zeszłego roku, uratował rolników, którzy niektórzy nie wierzyli nam. Tak samo już ty już do. 20 zł dzisiaj rzepak jest droższy, więc wiadomo jaka jest kombinacja i zmowa. I tutaj pan minister Sawicki to kłamie, bo on każe nam zakładać grupy producenckie, które nie daje warunków grupy producenckim, bo można grupy zakładać. Jestem za grupami i my tu też jesteśmy, bo to w grupie się lepiej by sprzedawało, ale to musi być naprawdę warunki do grup producenckich. Panie Przewodniczący, dzisiejsza sytuacja nie jest nowa. Z tego typu procederem zaniżania tych cen mieliście do czynienia w zeszłym roku i wcześniej. Protestowaliście, jeździliście w Grudziądzu ulicami, protestowaliście pod starostwem, a więc czy to dało jakiś też efekt? Widać, że w dzisiejszym roku jakoś to nie przyniosło skutku. Czy, czy włodarze naszego państwa wyciągnęli wniosek z zeszłego roku? Panie redaktorze, bo może dlatego, żeśmy nie wyśli, bo po prostu dzisiaj rolnicy, jak to, się, no, jak to się mówi, nie wierzyliśmy, że znowu będzie taka sytuacja jeszcze gorsza nawet, ale tutaj nasi włodarze wiedzieli o tym, się wydaje, że, że do takiej sytuacji do, doprowadzili do tego, bo jeżeli by można było tą sprawę wcześniej uzgodnić, mogło być kiedyś takie spotkania jak były, żeby ustalanie jakichś cen, jakichś po prostu e, cen opłacalnych dla rolnika, a dzisiaj tego się nie mówi. Dzisiaj jedzie się na skup i za chwilę nie wie, cen na dnia. I, i, i nie ma tutaj żadnego, jak to się mówi, że uwzględnia się, że cena taka, bo na przykład dzisiaj na giełdzie, w tej francuskiej jest 1520 rzepak, więc się pytam, dlaczego? A my możemy, przecież rzepak na biopaliwa, przecież, dla, gdzie to się zapomniano o tych biopaliwach? W tamtym układzie politycznym wiadomo było ułożenie, że biopaliwa miały być, te mieli być na biopaliwo i rzepak się nadaje, żyto się nadaje, ziemniaki i to była egzystencja dla rolników. A dostało co jest najbardziej, najbardziej i dla naszego rządu, co zrobiło nam taką krzywdę. Sprzedało zakłady, zakłady nasze, polskie zakłady właśnie rolno-spożywcze i to jest dla nas najbardziej budżet. Dzisiaj oni wolą skupić od swoich i dlatego tak jak tych, tych właśnie tych wszystkich rolników pozdrawiamy i im współczujemy, to właśnie te sadownicy, tych owoców miękkich, którzy też protestowali na drogach, rzeczywiście, że się trzymamy z nimi, bo taka już nas, nas właśnie teraz spotka, akurat nas taka kara spotyka, tak samo jak ich. I u nich, jak to się mówi, się jest pozamiatane. U nas jeszcze możemy walczyć, dlatego ja prosiłem, że kto może, niech przytrzyma rzepak. Kto może, jak to się mówi, bo rzepak będzie na pewno droższy i zboże będzie droższe, bo go za dużo w kraju nie ma. Panie redaktorze, już są zboża choroby, już są gradowicie, jak mówiłem, więc za chwilę co może być? Tylko znowu cwaniacy. Na dogadaniu. Wiedzą, rząd wie o tym, że mamy przecież spółkę handlową, że rząd, rządowa jest, która jest Elewar, która powinna pierwsza ustalać cenę. I dzisiaj pan minister Zawiecki bezwstydny się, w tym bezstydu się po prostu zachowuje, że tłumaczy wolny rynek. On nie zna konstytucji. To mogę powiedzieć, bo w tym momencie powinien Elewar ustalić cenę rzepaku i zboża i że powinni być wyliczyli naukowcy i to nie my rolnicy, naukowcy, którzy liczyli o, o cenę dzisiaj rzepaku 1520 złotych. To jest cena minimalna, która przy dzisiejszych warunkach, jak to się egzystencji rolnika, a mamy po tysiąc, po tysiąc sto. Dziękuję. Rozmawialiśmy z panem Markiem Duszyńskim, przewodniczącym Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Wrócimy do tego tematu po przerwie. Rozmawiamy z panem Lechem Kuropatwińskim. Panie pośle, był pan posłem samoobrony. Jak pan by opisał to, co się dzieje w Polsce i to, co się również działo, jeśli chodzi o handel płodami rolnymi i również o ich skup? Temat rolnictwa jest panu znany, temat polityki, tych niuansów i tego, co może państwo zrobić, na pewno również też. Jakie mogłyby być recepty, aby tego typu sytuacje nie powtarzały się? Co roku ta sama sytuacja. Panie redaktorze, ta sytuacja nie jest od, jedna, od tego roku, ona była i w innych latach, ale to, co jest teraz w tym roku, to jest e, dramat. E, owoce miękkie. Ja pozdrawiam wszystkich rolników, żeby tego protestu nie zeszli, chociaż już wiemy, że mamy przegranę czarną porzeczkę. Wiśnia też, złotówkę, nie warto jej zrywać. A jeżeli chodzi o zboża i tutaj teren Kujaw, który jest dużym producentem zbóż, powiem tak. W zeszłym roku cena rzepaku była na poziomie 900 zł, 1000. Potem po protestach w Grudziądzu, ale i innych protestach w całym kraju, te ceny podskoczyły do 1200, potem 1400 zł. Była to cena w jakimś stopniu, gdzie pokrywała chociażby koszty produkcji. Dzisiaj to jest zmowa, to co powiedział tu wcześniej kolega, jest to zmowa handlowców, którzy mówią: My damy tyle, jak kup, co się uda kupić, to kupimy, potem podrożymy cenę, ale już zakupione, na tym zarobimy duże pieniądze. Takim symulatorem cen powinien być elewar, dlatego elewar może kupić 600 tysięcy ton zboża. I dziwię się, że elewar wyszedł z ceną we wtorek na cenę, tyś, w poniedziałek, przepraszam, 1270-1290. Potem ją obniżył i dzisiaj, no nie wiem czy wszystkie elewary, ale elewar tutaj blisko gruziąca podwyższył o te 20 zł tą cenę. To jest normalna gra handlowa. Tak samo jest w zbożu. Dzisiaj wiemy, że pszenica, aby uzyskać koszt, pokryć koszty produkcji, powinna oscylować w cenie 750 zł. Jeżeli dzisiaj proponują cenę rolnikom 640-620 zł, no to nie pokrywa już kosztów produkcji. I rolnicy protestują, będą protestować. Czy my chcemy... Aby robić uciążliwe protesty mieszkańcom dzisiaj tym, którzy wyjeżdżają na wczasy. Nie, my naprawdę przyjmiemy inną taktykę protestu, jeżeli do, będziemy zmuszeni do tych protestów i yy, będą one uciążliwe, ale nie do społeczeństwa, ale będą uciążliwe dla tych, którzy rządzą. Mówi to Pan jako przewodniczący Związku Zawodowego Rolników Samoobrona na całą Polskę. Mówię tak i na całą Polskę uważam, że wszyscy rolnicy, ale nie tylko rolnicy, wiedzą w to, że my, jako producenci zbóż, rzepaku, ale i innych roślin, producenci żywności, mamy fabryki pod chmurą. Nie wiem, czy dzisiaj wytrzyma ta pogoda, żeby ten program skończyć, ale to pokazuje. Że nasze protesty są słuszne chociażby do tego, że my cały rok czekamy od zasiewu poprzez pielęgnację, poprzez opryski, nawożenie, wszystkie inne działania, abyśmy sprzątli to zboże w miesiącu lipcu, sierpniu i mieli z tego pieniądze. W tym czasie rolnicy zaciągają kredyty, zobowiązania, płacą podatki i czekają na ten zbiór. Jeżeli ten zbiór jest niższy jak koszty nakładcze, to rolnicy. Po prostu nie mają na odnowienie produkcji w latach następnych, a wiemy, że się zbliża rok 2016, gdzie po 2016 będzie już wolna sprzedaż ziemi, i nic nie robimy, nic nie robi rząd, aby zatrzymać ten pęd no, Europejczyków którzy chcą wykupić nasze dobre grunty, chcą dlatego, że wiedzą, że ich grunty, przykładowo podam tylko państwo Holandia, gdzie ma duże gospodarstwo niedaleko tu nas i tam stosują takie nawożenie i opryski, gdzie wyciągają 100 ton ziemniaków z hektara, widać tą ziemię jak ona wygląda, dlatego chcą, u nas produkować lepsze produkty, wywozić do siebie, a nastróć tą niezdrową żywnością. Dlatego też nasi rolnicy, ale także ci wszyscy, którzy mają styczność z rolnictwem, wierzą, ile kosztuje wyprodukowanie każdego kwintala zboża, ale także innej rośliny, muszą mieć te ceny na tyle opłacalne, żeby mieli na odnowienie produkcji i mobilizowanie się, kiedy przyjdzie ten czas. Nabycia ziemi, chociaż w naszym województwie jest to trudno, tu mówię w naszym województwie, ale w Polsce są różne e, działania, żeby mogli rolnicy powiększyć swoje gospodarstwa. Ci, którzy mogą powiększać te gospodarstwa. Ja nie jestem zwolennikiem, żeby gospodarstwa w Polsce były wyższe jak gospodarstwa rodzinne, czyli te 300 hektarów, bo to jest najlepsze rozwiązanie. Ale no, dzisiaj widzimy, że obszarnicy, którzy mają po kilka tysięcy. E, gospodarstwa prowadzą przemysłowe, oni mają właśnie i skupy, i inne rzeczy, i oni oddziaływają na rynek tych rolników, którzy e, mają po 5, 10, 20 czy 50 hektarów. Dziękuję. Mówił Pan. Y Lech Stefan Kuropatwiński, przewodniczący samoobrony. Proszę Państwa, jak to jest, że rolnicy sprzedają swoje płody rolne poniżej kosztów produkcji, a my w sklepach widzimy, że coraz więcej produktów ma wyższe ceny. Jakoś dziwnie to się nie przekłada. Zostańcie Państwo z nami. Kontynuujemy nasze rozmowy. Na program przybył pan poseł Łukasz Zbonikowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a więc poseł partii opozycyjnej. Panie pośle, można zarzucać wiele rządzącym, można zarzucać opozycji, można każdy każdemu coś może wtedy zarzucać, że ktoś czegoś nie zrobił. Proszę powiedzieć, jak pan widzi tę sytuację rolników? Jest ona panu znana od wielu lat i z wielu różnych spraw. Interweniował pan w różnych sprawach, czy to w sprawie cukrowni w Brześciuku Jaskim, czy w sprawie niezapłacenia rolnikom za płody rolne. Kto w Polsce odpowiada lub też powinien odpowiadać za to, aby ceny były po prostu realne, mówiąc językiem prostym. Realne ceny. Tak, rzeczywiście znam los rolnika i to, co się dzieje na rynku płodów rolnych. Zarówno jako parlamentarzysta, który z wieloma interwencjami musi się zmierzyć, z wieloma oszustami też na rynku rolnym musimy walczyć, ale też jako młody rolnik i wiem po prostu, jaka jest praca, ile trzeba trudu włożyć, pieniędzy, potu, modlić się o pogodę, żeby to jeszcze wszystko przetrwało, wyprodukować, a potem jeszcze trzeba być maklerem, trzeba być handlowcem, trzeba być bardzo z tym, żeby w ogóle to gdzieś sprzedać. I mamy do czynienia z taką sytuacją, jak gdyby yy, firmy handlujące podami rolnymi, spekulujące, wpadły na nowy sposób zarobkowania, taniego, szybkiego zarobku na rolnikach. To znaczy, że w okresie żniw, kiedy wszyscy rolnicy po prostu zbierają całoroczną pracę, obniżają ceny poniżej kosztów produkcji, a po jakimś czasie wyrównują do tych cen europejskich, bo już w dniu dzisiejszym na giełdach światowych europejskich są przecież znacznie wyższe ceny i dziwne jest, że u nas w Polsce skupuje się po tak niskich cenach. Naprawdę wygląda to na zmowę, na zmowę po prostu szybkiego interesu. I kto na tym najbardziej cierpi? Cierpią na tym drobni, rodzinni rolnicy, którzy mają 10, 15, 20 hektarów. Nie mają możliwości ani sił na to, żeby mieć powierzchnie magazynowe, przechowywać to. Zresztą też nie mają na tyle środków i oszczędności, żeby móc nowy wkład finansowy w ziemię włożyć, w nawozy, w podorywkę, w workę, w siewy, nie sprzedając tego, co przez cały rok Produkowali i na tych się żeruje, tych się chce wykończyć przy bierności państwa polskiego, przy bierności rządu. Właśnie, panie pośle, są złodzieje, ale są i policjanci. W tym przypadku są firmy, no nie mówimy, że złodzieje, ale osoby, ludzie, firmy, podmioty, które handlują, skupują. No i widać no, z autopsji, że te ceny są zbyt niskie. Po prostu tych firm nie interesuje to, że ci rolnicy sprzedają po kosztach, poniżej kosztów produkcji. No ale jest policjant, jest państwo, jest agencja rynku rolnego, które mogłaby skupić. Wcześniej, aby zdjąć z rynku trochę tego, tego towaru, a więc i ta cena by podskoczyła, ona byłaby wtedy realna. Czy ten nasz polski policjant, czy on po prostu w ogóle tu cokolwiek robi, jak pan by to ocenił jako opozycjonista? Oczywiście. Jest wiele instrumentów w rękach rządu polskiego, który mógłby wpływać na rozsądną cenę, na kreowanie tego, żeby nie upadały setki tysięcy rodzinnych, rolniczych rodzin. To nie jest korzystne dla państwa polskiego, dla społeczeństwa, jeżeli znowu zbankrutuje ileś rolników i pójdzie na bezrobocie na garnuszek państwa. To może się cieszyć kilku magnatów, którzy skupują ziemię właśnie od takich małorolnych, lub producentów płodów rolnych czy spekulantów, którzy sobie obracają tym. Oni mogą się Cieszyć krótkotrwałe. Można się nawet im nie dziwić, bo oni się są prywatnymi, oni tylko własny interes. Ale ludzie, którzy kierują państwem polskim, którzy mają w swoich dłoniach los Polaków i rządu i ich to nie interesuje, że pada e, kilka tysięcy kolejnych rodzin chłopskich, no to, to już jest coś nie tak. Mając w ręku właśnie agencje rolne, mając Ministerstwo Rolnictwa, mając elewar, który 640 tysięcy ton może z rynku zebrać. Przecież taka ilość zakupienia zboża po rozsądnej cenie. Spowodowałoby, że ci wszyscy handlowcy, którzy chcieliby tego szybkiego zysku zrobić, nie mogliby już zrobić 200 zł tańszej ceny. A teraz to, na to pozwalają. W zeszłym roku tylko 64 tony elewar y, zakupił. To znaczy 10% swoich możliwości wykorzystał. Tak jakby po prostu był y, w spółce z tymi prywatnymi przedsiębiorcami, pozwalając im zaniżać ceny, zap, zapychając rynek ogromną ilością zboża, tego co rolnicy nie mogą przechować i przez to można dyktować sobie drakońskie ceny. Ci więksi mają możliwości przechowania albo dogadują się jakoś na, na przechowanie, bo z większą ilością zawsze inaczej się pertraktuje, niż z chłopem, który z dwoma przyczepkami podjedzie. I tak się właśnie wykańcza ludzi, którzy heroiczną, roczną pracą utrzymują swoją rodzinę, nie przychodzą do państwa pogarnuszek garnuszek i jeszcze płacą podatki. No i pośle, czy wolno na rynku interweniować? Czy państwo, czy słowo rząd oznacza to, że rząd nic nie może, czy też rząd oznacza to, że rządzi w imieniu dobra wspólnego i może podejmować interwencje na rynku? Mamy zapis o społecznej gospodarce rynkowej, a usta, w ustach polityków słyszymy, że nie, jest wolny rynek. To od czego mamy państwo w ogóle? Dobry rząd kreuje taką politykę, że opłaca się obywatelom tą dziedzinę gospodarki uprawiać, a jednocześnie społeczeństwo rozwija się, ma możliwość rozwoju swojego potomstwa, a jednocześnie płaci podatki i za to możemy realizować inne postulaty. Państwo polskie udaje, że niewidzialna ręka rynku wszystko załatwia. Tylko proszę, jak to wytłumaczyć, jeżeli w tym roku owoców miękkich jest o 20% mniej. A cena jest jeszcze niższa jak w zeszłym roku. No przecież, jeżeli mówią, że wolny rynek, to znaczy popyt i podaż, tak? Czyli jak mamy więcej produktu, może być taniej, ale jak mamy mniej, to powinno być drożej. W Polsce mniej jest towaru i mniejsza cena. No przepraszam, gdzie jest rząd, który na to reaguje? Przecież to widać ewidentnie, że to są działania spekulacyjne, że to jest na dorżnięcie producentów. Można... Panie, panie pośle, ale jeszcze pan minister mówi, że zgłosi sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumenta. No, no i powiedzmy scenariusz optymistyczny, że ten urząd stwierdzi tak, była zmowa cenowa. No dobrze, no ale znajdziemy winnego, ale kto... Ludziom odda te pieniądze. No co z tymi ludźmi? No, kto będzie im oddawał te pieniądze? Ludzie upadną, ich gospodarstwa wyjadą za granicę, będą żebrać, jeździć do miasta, za pół darmo pracować. No i co z tego, że nam urząd tak by nawet w tym optymistycznym scenariuszu powie, że tak rzeczywiście była zmowa cenowa. Co robiło ministerstwo i nasz polski rząd przez cały rok? Nie no, mi się wydaje, że jak przychodzą żniwa, to ministerstwo rolnictwa, agencje, elewary jadą na wakacje. I się nie interesują. A po ptakach, kiedy wszyscy za bezcen sprzedają, yy, przychodzą i mówią: No to my sprawdzimy, czy tak było, czy nie. No i co z tego, że sprawdzimy? Jeżeli oni w ogóle nie reagują, jeżeli minister konstytucyjny, który ma w swoich rękach, jemu podlegli, jego ludźmi obsadzonymi, agencje, które się powinny regulować rynek, yy, elewar, który faktycznie mógłby regulować ten rynek, yy, nie reaguje to potem wszelkie sprawdzanie to jest tylko spechologia to jest y, ucieczka od odpowiedzialności a nie jakiś tam urząd konkurencji konsumenta i tak dalej który y, jak historia pokazuje od 25 lat nigdy jeszcze nie przyznał rolnikom racji no to po co po co go pytać po tylu latach Dziękuję. Mówił pan poseł Łukasz Zbłonikowski. Przejdę do rozmowy z panem Krzysztofem Brzeckim, przewodniczącym zarządu oddziału NZZ Solidarność Pracownicza w Grudziądzu. Jako Solidarność Pracownicza popieracie te postulaty rolników? Oczywiście. No Piotr Duda rozpoczął to społeczne takie wsparcie, budując platformę niezadowolonych. Myśmy taką platformę zbudowali tutaj z rolnikami, którzy protestowali w Grudziądzu. Z nami byli też pracownicy WZU, którzy całkiem niedawno na waszej antenie też baczyli o, o słuch w zakład i, i no, miejmy nadzieję, wywalczyli to, że, że nie przejdzie do Mumaru, że, że tego drogiego przejęcia nie będzie. E, jesteśmy dzisiaj tutaj, bo e, rolnik zawsze bronił i żybił. To jest sól tej ziemi. To jest to, co... Nas powinno łączyć. My mamy swoje problemy pracownicze. One się przekładają w umowach śmieciowych, na niższej krajowej, w tym, co się dzieje po stronie wieku emerytalnego. Oni mają swoje problemy, ale idziemy razem. Jak widać, jesteśmy tutaj dzisiaj. Całkiem niedawno był tutaj szef regionu Bydgoskiego, specjalnie za moją aprobatą, żeby tutaj przyjechać. Będziemy wnosić do wojewody, żeby ta dyskusja o tych, bo to jest przedstawiciel rządu w terenie, żeby ta dyskusja. O tych problemach rolniczych się odbyła. No i prosto i czytelnie. Solidarność jest z rolnikami i zna ich problemy, i te problemy będzie wspierać, i, i tak jak tutaj zapowiadane protesty e, będą miały miejsce, bo uważam, że będą miały miejsce, bo w tym kraju doszło do tego, że niestety Piotr Duda całkiem niedawno to powiedział. Musi odpowiedzieć ulica. Bardzo nam przykro. To, co rolnicy robili, że no, niestety, ale. No, nie chcieli tych protestów, jakby, żeby były uciążliwe, ale. No niestety kraj doszedł do tego rządzący, czy pan minister Sabicki, no nie wiem, ja, ja się na tym nie znam, no ale pacjent mówi do ludzi, którzy stracili już plony, zainwestowali, jak tutaj poseł przed chwilą mówił, nie zabrali tego, ktoś tam skupuje, no, no to są takie skupy, no nie wiem, takie wrogie chyba też I, i, i dopiero on teraz reaguje, żeby, nie wiem, państwo nie wiedziało, czy państwo jakby nie chciało rozwiązać tych problemów i to Słyszę już od lat. To słyszę od lat, tutaj współpracując z rolnikami, bo to nie jest pierwszy protest, to jest protest już trzyletni. Bydgoszcz, przypomnę, 60 ciągników, wojewoda, nie wyszliśmy od pani wojewodziny, nie chciał, ale musiał przyjechać wiceminister rolnictwa, coś tam załatwiono. Ale to nie jest rozwiązanie systemowe. To, co poseł tutaj pokreślał. No państwo musi mieć systemowe rozwiązania, tak? Żeby rolnik... Inwestujący tak, pod tą chmurą miał tak, przekonanie, że państwo będzie go przed tymi e, realnie no, niedobrymi skutkami chronić. Tak. Panie przewodniczący, rolnicy, jak pan powiedział, żywili i bronili. E, przypomnijmy, może taką sytuację, jeśli walczyliśmy o, o wolność i zakłady były zmilitaryzowane, jeśli ludzie zamykali się w zakładach, był. Problem z dostarczeniem żywności. Rolnicy na własną rękę, często nawet nikt ich specjalnie nie prosił, ubijali świnie w gospodarstwach nocą, e, zawozili do miasta, żeby ci, którzy tam protestują, w mieście, żeby mieli e, co jeść. Widać z tego, że e, rolnicy swoje zadanie spełniali i nadal spełniają. Czy zawód rolnika jest doceniany przez to w mieście? Nie, na pewno nie, na pewno nie. No ciągle mamy te kłopoty z tym, że rolnika y, trochę dotacji tam poszło, y, huczne rzeczy pod tytułem, że ludzie dostali dotacje, y, taka popelina, y, no nie wiem, w mediach tych komercyjnych, że to rolnicy nie mogą narzekać, bo tyle i tyle dosta, dostali dotacji, że tylko łąkę trzeba tam, nie wiem, skosić i tak dalej. Nie ma systemowych rozwiązań. Ma pan rację, panie redaktorze. Ja pamiętam, to byłem 20-letnim facetem i wtedy we jak był strajk, to rolnicy naprawdę przyjechali, tak? I to była jedyna sprawdzona taka działka, że mogliśmy od nich tą żywność wziąć, bo były prowokacje i przywoziła nam milicja, ale to było już po prostu po terminie. Puszki były zupełnie z, inne, z innej jakości i tak dalej. Dziękuję. Rozmawialiśmy z panem Krzysztofem Rzeskim, przewodniczącym zarządu oddziału na Solidarność Pracownicza w Grudziądzu. Jak widać, proszę państwa, temat dzisiaj, temat rolników, ale on dotyczy również mieszkańców miast. Te tematy i te problemy są zrozumiane przez Solidarność Pracowniczą, przez ludzi, którzy mogliby powiedzieć, to są wasze problemy, my mamy inne problemy. Ale jednak widać, że sytuacja dorosła, dojrzała do tego, aby ludzie wspólnie i razem protestowali w obronie swojej godności. Zostańcie państwo z nami. Kolejnym naszym rozmówcą jest pan Wawrzyniec Piejko, również działacz samoobrony. Panie, proszę pana, ma pan tutaj ze sobą rzepak. Widać, że coś z nim jest nie tak. O czym to może świadczyć? Panie redaktorze, z tym rzepakiem no już widać, co jest nie tak, a przede wszystkim jest uwidocznione nasze prognozy naszych polskich fachowców, którzy dużo wcześniej prognozują, że będą takie plony, będą zbiory, a nie przewidzą y, anuali pogodowych. No niestety, to co trzymam, szanowni Państwo, w rynku, to jest roślina rzepaku. Była oczywiście. Ona została już przez grad uszkodzona do tego stopnia, że w 100% została wymócona już. No niestety, przy takim plonie obecnym, to ja bym poprosił jednego pana ministra i niech on by z tego plonu właśnie wyżył. W takich sytuacjach, jeżeli rolnik nie ubezpieczył, danego płodu rolnego, no to niestety zostaje tak zwanym golasem, że tak powiem. Proszę pana, słyszę takie opinie, że no to dlaczego ci rolnicy nie, nie ubezpieczają tych upraw. Mam takie pytanie, czy pan również by to potwierdził, że bardzo często jest tak, że firmy ubezpie, ubezpieczeniowe to chciałyby ubezpieczyć rolnikowi w górach od powodzi, a nad morzem to od suszy. Tak, zgadza się. W samo dziesiątkę, panie redaktorze, pan trafił. No firmy ubezpieczeniowe, jeżeli chodzi do zawarcia umowy, przed zawarciem umowy, to ładnie pięknie wszystko się zapowiada. A jeżeli już po podpisaniu umowy i po opłaceniu składki i dojdzie do szkód, wówczas sytuacja ma się inaczej. Szuka się wtedy dziury w całym, żeby danemu producentowi w ogóle nie wypłacić, szuka się jakiegoś tam kruczka w ogóle, żeby nie wypłacić albo żeby wypacić jak najmniej. I dlatego rolnicy nie ubezpieczają tych plonów? Tak, między innymi, między innymi można powiedzieć, ale po, po, po jednej części. Druga sprawa jest tego rodzaju, że przy dochodach produkcji, przy tych dochodach obecnej. No niestety, w niektórych przypadkach rolnika nie stać jest na ubezpieczenie wszystkich płodów rolnych. Jaki to jest koszt? Bo ktoś może powiedzieć, no to ubezpieczne, ale z tego co wiem, to, to bywa tak, że to jest skórka za wyprawkę. Czy to również pan by to potwierdził, że tak wysokie są te koszty ubezpieczenia, a dodatkowo w niektórych regionach, no wiadomo z nauki meteorologii, że są tak zwane pasy gradowe i wiadomo, że tam może być większe prawdopodobieństwo gradu. I tam firmy też nie chcą ubezpieczyć od gradu albo bardzo już wtedy wysoko sobie liczą. Tak, panie redaktorze, tam gdzie te firmy wiedzą, że te gradobicia często właśnie yy, przechodzą, to odstępują właśnie od tego, nie chcą. To znaczy, ci odstępują, yy, niechętni są ubezpieczać w ogóle tych tych płodów. A z kolei, jeżeli chodzi o ubezpieczenie yy, ze strony rolnika, to uzależnione jest od. Yy, Sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się dane gospodarstwo, bo nie wszystkie gospodarstwa są jednakowo, że, że, że tak powiem, równo dochodowo sytuowane. Są dobre gospodarstwa na wysokim poziomie, oczywiście, są średnie. No i w zależności, jaka sytuacja losowa, niektóre gospodarstwo. No spotkał. Weźmy teraz w tej chwili, w obecnej sytuacji nawet południe Polski. Ciągłe deszcze, powodzie, zalewania. Jednego roku zaleje, następnego roku zaleje. No dobrze, można wziąć kredyt, wspomóc się kredytem, ale jak długo to można praktykować? Jeden rok, drugi, następny już dany producent nie wytrzyma tego. No, wówczas no, niestety no, musi upaść w gospodarstwo. Dziękuję. No niestety musi upaść gospodarstwo. Krótko to brzmi, a wiąże się za tym wielka tragedia ludzka. Rozmawiał Pan Wawrzyniec Piejko. Proszę Państwa, czy możemy zostawić rolników samych z tym problemem? Zostańcie Państwo z nami. Czarne chmury nad polskim rolnictwem, deszcz i grad również dzisiaj na naszym programie. Rozmawiamy z panem Sławomirem Sikorą z Zawckiej Woli, sołtysem. Panie sołtysie, jakie nastroje obecnie panują wśród pana znajomych, kolegów, rodziny? Zna pan jako sołtys najbliżej rolników. Czy sytuacja pana zdaniem dojrzała do tego, że ludzie już nie będą się bać policji, nie będą się bać jakichś kar i bać ostracyzmu społecznego, że blokują drogę, bo ktoś chce jechać na plażę, nad morze? Czy dojrzała sytuacja do tego, że ludzie, rolnicy wyjdą na drogi i będą blokować? Raczej nie dojrzała ta sytuacja i dalej będą się bali ludzie wyjść na drogi. Bo zawsze jest ten problem, że jednak straszą nas dalej. Nie? Boją się i ja myślę, że jednak wszyscy nie wyjdą w razie czego strajkować. Panie Sołtysie, to niepokojące słowa. E, podobno żyjemy w państwie wolnym, demokratycznym, a pan mówi, że ludzie się boją. Nie wyjdą w ogóle, nawet niektórzy mają to za przeproszeniem gdzieś. Wolą jechać na pole, dalej żniwować, niż jechać strajkować, żeby pomóc innym. Bo gdyby naprawdę wyszli wszyscy na drogi i zablokowali konkretnie Polskę, wtedy coś by się z tego zrobiło. A jeżeli wyjdzie 15 czy 20 na gminę, która ma 800 czy 2000 osób. Widzicie, 10 to co oni zrobią? Oni nie zrobią nic. To jest to jest, praktycznie to jest sztuka, mają gdzieś. Wolą dalej szniłować i wcale się nie przejmować tym, co inni robią na drodze. Nie? Smutna to wiadomość. Pan Mirczykora Soty z wsi Zawcka Wola. Kolejny z naszych rozmówców, pan Kazimierz Badalewski z Nowych Mostów, również w gminie Łasin. Pan jest, ma pan gospodarstwo? Zna pan pracę na roli? Tak, od małego gospodarstwa robiłem. Jak, wy, jak wygląda sprawa, jeśli chodzi na przykład o żywiec? Bo to nie tylko mówimy dzisiaj o zbożach, mówiliśmy o porzeczce, tam już posprzątane. Ludzie nie dostali pieniędzy, no nie wiadomo, co z nimi będzie. A jak w przypadku żywca? Co to się przedstawia? Czy również y, y, ta sytuacja jest jakoś unormowana, uregulowana? Nie, nie jest jeszcze, nie jest całe, ceny są bardzo niskie i droga jest paszę dokupywać do tego, na, na iść do sklepu, czy cena spadnie, czy tego, jest jednakowa cena w, w sklepie mięsa, czy wędliny tego wszystkiego. No i to to jest ciężko wtedy zrobić co dalej. Widzi Pan jakieś metody wyjścia z tego, czy ludzie się zorganizują i w jakiś sposób coś zrobią i czy będą mogli to zrobić, jeśli będą widzieli, widzieli w państwie wroga, a nie przyjaciela, jeśli będą się bali państwa polskiego. No to mogą zrobić, a zorganizować, ale to będzie bardzo ciężko, żeby to tak zrobić organizację i żeby to tak poszło do przodu. To jest ciężko. No ale nie wiem. Nie wiem, jak dalej to będzie, ale to jest bardzo, bardzo niepokojące ta, ta sprawa, ta sytuacja tego wszystkiego. Dziękuję. O głos prosi jeszcze pan Wawrzyniec Biejko. proszę. W związku z tym, że tutaj panowie przedmówcy to, co powiedzieli przed chwileczką, ja szanowni państwo mi się z tym nie zgodził. Niestety, takiej sytuacji nie może być w kraju, że my, rolnicy, żebyśmy się obawiali i żebyśmy nie, nie mogli wyjść i mamy się bać, czego my mamy się bać? Ja uważam, że to się wkrótce otworzy, bo rolnicy. Rolnicy w końcu muszą zrozumieć. Rozmawiam z, nie, z niektórymi grupami rolników. Niestety chcą protestować i chcą wyjść dosłownie y, pokazać swoją siłę, bo rząd musi w końcu to zobaczyć, bo rząd nie, jest tak zaślepiony do tego stopnia, że wiele rzeczy. Do tej pory nie zobaczył i jeszcze w dalszym ciągu nie widzi. Proszę powiedzieć, a czy ludzie w mieście, czy nasi rodacy, nasze bliższe, dalsze rodziny i sąsiedzi, czy oni to zrozumieją, czy oni będą chcieli to zrozumieć, czy też stwierdzą, że ponieważ lubią e, tę opcję rządzącą, to będą zamykać oczy na rzeczywistość i wmawiać najróżniejsze e, dziwne rzeczy rolnikom, że to jest ich wina, bo się nie zorganizowali, albo się dają, albo to, bo tamto i wiecznie jakaś wymówka. Panie redaktorze, zawsze będą jednostki, że będą odrębne zdania, ale to będzie ta zawsze mniejszość. Spotykam się z wieloma mieszkańcami miast, różnych miast dosłownie, w różnych rejonach kraju i niestety, jeżeli chodzi o poparcie protestów, ono jest popierane przez mieszkańców miasta. Mieszkańcy miasta zdają sobie z tego doskonale sprawę, że. Wieś bez miasta nie może żyć, to tak jak dwa tryby zazebiające się, a, miast, a miasto bez wsi nie może dosłownie. Niestety ja uważam, że w nie, niedługim czasie ta sytuacja po prostu no, nabierze szerszego, szerszego rozmachu. Dziękuję, mówił pan Wawrzyniec -Piejsk. Piejko. Proszę państwa, wieś bez miasta i miasto bez wsi sobie nie poradzi, no chyba, że ktoś lubi banany, ale one też mają swoją cenę. Zwłaszcza gdy nie będzie ziemniaków. Pan również popiera tych ludzi, którzy tutaj są. Pan reprezentuje? Taka specyficzna branża, wojskowe zakłady uzbrojenia Grudziądz, reprezentuje największą organizację związków zawodowych w Grudziądzu. Stefan Sulikowski, przewodniczący związków zawodowych pracowników wojska właśnie w tych zakładach. Ja tutaj rzeczywiście tak podsumowując tą całą sytuację, jak to miasto, właściwie postrzega rzeczywiście to, co się dzieje, co się dzieje na wsi, co się dzieje rzeczywiście z cenami, z całą sytuacją wsi. No, dzieje się tragicznie. Dzieje się tragicznie, podobnie jak z przemysłem. W tej chwili. Rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją taką, jak rabunkowa sytuacja początku lat 90. W tej chwili jest to zauważalne, że, że są zapoczątkowane podobne procesy na wsi jak te, które wykończyły przedsiębiorstwa. Jest to zatrważające, zwłaszcza rzeczywiście z tym w niedalekiej perspektywie otwarciem możliwości nabywania, nabywania tej ziemi. Ja powiem, że nasi przodkowie w grobach się obracają. Rzeczywiście, ziemia, ziemia jak jest to świętość w sumie dla tego regionu. Mówię, mówię dlatego, że rzeczywiście, że ze strony, ze strony mojej małżonki, rzeczywiście jej babcia organizowała tutaj na tych terenach organizację spod znaku rodła. I dlaczego, skąd, może paść tu pytanie, skąd tu pracownicy wojska w sumie o co im chodzi z tą ziemią, z, tym, z tymi cenami, z tym zbożem? Jak tutaj wcześniej kolega z Solidarności stwierdził, rzeczywiście tą świętą prawdę w sumie, żywią i bronią. Tak, my, my też chcemy bronić, bronić tego naszego chłopa, że tak powiem, bronić tej naszej ziemi, bo nie ma tu żadnej różnicy. Jesteśmy w regionie rzeczywiście tutaj Grudziądza, regionie o największym, można powiedzieć, bezrobociu i to bezrobocie właściwie przekłada się i rozkłada się i na wieś i na miasto. Stwarza to w niedalekiej perspektywie wizję zapomnianego regionu, regionu bez perspektyw. Bo już w tej chwili załóżmy w Grudziądzu mamy do czynienia z sytuacją masowej emigracji młodzieży. Stąd rzeczywiście podjęliśmy jeszcze w ubiegłym roku wspólnie takie zobowiązanie, taką inicjatywę tutaj. Ponad taką obywatelską, ponad y, wszelkimi organizacjami wzajemnego wspierania tych naszych organizacji w słusznych celach, celach najistotniejszych, najważniejszych dla każdego nas, dla każdej naszej rodziny, w sumie, jeżeli chodzi o miejsca pracy, jeżeli chodzi o egzystencję tu, w tym naszym terenie, w sumie. Ja wielokrotnie stwierdzałem, bo y, tutaj y, rzeczywiście. Działaliśmy i z solidarnością i z rolnikami, i jak przeciwstawialiśmy się kuriozalnej wizji wniesienia tych naszych zakładów w Grudziądzu do Bumaru, do bumaru, którego dzisiaj już nie ma w sumie, który rzeczywiście prze, przekształcił się na PHO i jest w dość trudnej, trudnej sytuacji. Doszło do tego, że nawet posłowie z naszego regionu w sumie przekonali marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, żeby wzywał nas do posłuszenia w sumie jakiejś durnej wizji w sumie zniszczenia naszych miejsc pracy. My do dziś jeszcze walczymy, nie wiem z czarnym ludem, jakimś z jakąś polityką rządu z ministrem Obrony Narodowej, który armatochaubice, które remontujemy od ćwierć wieku, wysyła teraz w formie eksperymentu do Czech, do firmy, w przetargu, w przetargu z nami z firmą, z firmą która z, z tradycją ponad półwieczną wygrała firma, która zatrudnia jednego pracownika. Panie Stefanie, to temat mocno poboczny. Wspomniał pan o, o rodle. Jednym z przykazań rodła jest to, że Polska jest naszą matką o matce nie mówimy źle. W tym przypadku widać, że rolnicy w Polsce mają się źle. Robotnicy, pracowniczcy i Solidarność Robotnicza popiera ten protest, pracownicy zbrojeniówki również popierają ten protest. Czy sytuacja dojrzewa do tego, że widać, że ci, którzy rządzą naszą ojczyzną, no muszą się jednak zreflektować? Czy miasto i również ci, którzy jakoś nie widzą tej rzeczywistości albo jej widzieć nie chcą, czy oni przejrzą na oczy? Trzeba mieć taką nadzieję, no z gruntu rzeczy żaden człowiek nie jest zły. Wydaje mi się, rzeczywiście obserwując tą całą sytuację, że rządzący, rządzący mają jak gdyby przeciwstawne interesy. Tutaj, co było wcześniej, wcześniej wskazane i powiedziane tutaj, że są pozornie instytucje państwa, które odpowiedzialne są za poszczególne sektory gospodarki, w sumie, które powinny mieć wpływ i które powinny przeciwdziałać negatywnym zjawiskom. I to, ten cały mechanizm nie działa. Ten mechanizm nie działa. Zakończmy tymi słowami. Pan Stefan Słikowski rozmawiał. Wrócę do rozmowy z panem posłem i byłym również posłem, pan poseł Łukasz Zbodnikowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, słyszymy tu bardzo wiele gorzkich słów pod adresem tej rzeczywistości, którą mamy. Można by szukać wielu winnych i na pewno by się znaleźli, ale mówi się, że sukces ma wielu ojców, porażka jest sierotą. Jak widać, tych winnych szukać jakoś nikt nie chce, ale jakie drogi wyjścia z tego by mogły być? Co może i co musi się zmienić, aby tego, sytu tego typu sytuacje jak najszybciej e, no, łagodzić i żeby się one w ogóle już nie powtarzały? No bo przecież ci ludzie, którzy tutaj są, oni powinni być na swoich maszynach, zbierać zboże, a nie czekać, aż przejdzie deszcz albo on przyjdzie znowu. Powinni być na swoich maszynach i godziwie sprzedawać swoje płody rolne, całoroczną pracę. No rzeczywiście, to nie tylko wystarczy zdiagnozować, kto jest winny, ale my przecież od wielu lat dajemy rozwiązania i one się nie mogą przebić. Tłumaczymy, że w ręku państwa są narzędzia, wystarczy z nich korzystać. Nigdy nie otrzymujemy odpowiedzi, dlaczego nie korzystamy z narzędzi w formie elewaru, który zdjąłby z rynku 2 yy, yy, trzecie miliona ton zbóż to naprawdę by miało wpływ na cenę. Można by dyktować tą cenę, można by urealnić ją do kosztów. Nawet państwo, które by dzisiaj skupowało choćby rzepak 200 zł drożej niż teraz jest na rynku, to by sprzedawało z zyskiem na giełdach europejskich, bo jest dzisiaj ponad 1500 zł rzepak w Europie, a w Polsce po 1200 to jest już górna granica. Czyli to nie jest tak, że nic się nie da zrobić, tylko się nie chce, tak? Da się zrobić nawet nie trzeba nic wymyślać, nic uchwalać, wystarczy wykorzystać to co jest, ale oczywiście jest wiele innych przepisów, które można by uchwalić, można by y, wprowadzić w Polsce wreszcie, tak blokowany y, przez ten rząd platformę i o dziwo PSL, y, system gwarancyjny skupu płodów rolnych. No teraz się okazuje, że można z, napracować się, sprzedać, dostać nawet fakturę za odstawione y, zboże czy rzepak, czy jakieś inne płody rolne, a potem przyjeżdżamy po, po pieniądze i się okazuje, że ten biznesmen rozkłada ręce i mówi nie ma ani pszenicy, ani pieniędzy, ani niczego. Weź to, co chce. I można naprawdę tak rozwalić. No to są przykłady coroczne z której części Polski. W Kujawsko-Pomorskim do dzisiaj od czterech lat nie można y, y, pociągnąć do odpowiedzialności ludzi, którzy na 80 milionów złotych tak na, y, naciągnęli, okradli chłopów. I, i, I do tego jeszcze trzeba dołożyć nie, niewydolny wymiar sprawiedliwości, który w ogóle nie działa, a powinien. Przecież przepisy są, kodeks karny jest. Kto wziął, a nie oddał, no to jest złodziej. Jak tacy, jak, ludzie, okazuje, jak tacy ludzie mają jeszcze ubezpieczyć swoje płody, jak już nie zapłacono im przy, wcześniej? No i właśnie to jest to ryzyko, że chłop, jeżeli ma 300 zł od hektara, dać za płody rolne i potem się modlić, żeby nigdy nie wykorzystać tego, no bo to nie po to sieje, żeby, żeby mu y, zniszczono i potem walczył z PZU czy z kimś innym o odszkodowania, ale 300 zł to jest prawie połowę nawozu. Panie pośle, a może trzeba by się jeszcze ubezpieczać od nie, nie, nieuczciwego odbiorcy zboża? To też może byłoby wyjście, no tak? tak. I w, y, 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 wszystkie firmy ubezpieczeniowe by zarabiały na każdej czynności, tylko chłop by musiał płacić za wszystkie ubezpieczenia. A jak nas napadną, to ubezpieczmy się, żeby że, na wypadek niedziałania policji. Tak, to trzeba by jeszcze chyba ubezpieczenia spekulacyjnych cen, że za nisko, poniżej kosztów, mimo że w świecie nie ma powodów do tego, żeby tak niskie kwoty było w cywilizowanym kraju robione. Rozwiązania są zarówno już dzisiaj, jak i na przyszłość, tylko po prostu chcieć. Natomiast jeżeli ktoś nie chce dbać o setki tysięcy, że tak powiem, rolników z tego sektoru, a tylko myśli o kilku przetwórcach płodów rolnych, no to tak jest. To oni mogą zacierać ręce. Ja chcę jeszcze tu ważny wątek wskazać, o który już był poruszany. Jak się czuje miasto na wieś? To jest po prostu akcja zorganizowana, żeby w mieście tłumaczyć, że różne problemy jakie są w mieście są przez tych chłopów, którzy dostają te nędzne dopłaty. To jest ułamek kosztów, które są w rolnictwie. Przeciętny mieszkaniec miasta nie ma pojęcia, ile setek tysięcy złotych trzeba włożyć w gospodarstwo, żeby w ogóle mogło się obracać. Te całe dopłaty to jest tylko ułamek mało tego. Po co wymyślono dopłaty? Nie po to, żeby rolnikowi było więcej pieniędzy, bo on ich ma z roku na rok najmniej, ale żeby obniżyć ceny yy, żywności, żeby w mieście żywność była tańsza niż w krajach trzeciego świata, gdzie, gdzie ona jest taniej produkowana. I, I te dopłaty są tak naprawdę dla ludzi miasta. Mało tego. Jeżeli mamy więcej chłopów, którzy mają pieniążki na przeżycie, na wydatki, to znaczy, że w mieście będzie praca. Bo chłop polski każdą złotówkę, którą dostanie, wyda w Polsce. W sklepie, na usługi, dzieci wyposażyć, coś zainwestować w gospodarce, w budowlankę czy tak dalej. To wszystkie pieniądze napędzają koniunkturę, żeby nie było bezrobocia w mieście. Jeżeli miasto napuścimy na wieś i jeszcze doprowadzimy do większego bezrobocia na wsi, to znaczy, że ani na wsi nie będzie dobrze, ani w mieście, bo nie będzie miał kto wydawać pieniędzy. Więc taka krótkowzroczna polityka tych, co nie umieją rządzić, a mają te stołki rządowe, i jeżeli nie wiedzą, jak wytłumaczyć bezrobocie w mieście, to tłumaczą, że rolnik dostaje dopłaty i na Was nie starcza, to znaczy, że to jest po prostu nieudacznik, który ucieka od odpowiedzialności za to, że jest tak źle w kraju. Panie pośle, ale drugi element tej właśnie układanki, wspomniał Pan o tym, że no, chciano zrównoważyć rolnikom te koszty wspólnej polityki rolnej, po to, aby również obniżyć ceny żywności w mieście. Czy ludzie z miasta nie widzą tego, że oni są sami również okradani? No bo składają się też wszyscy, również mieszkańcy miast, których jest więcej, tak? składają się na wspólny budżet, z którego pomagamy rolnikom, rolnik jako tako żyje, a potem ci, którzy tym spekulują, okradają i rolników, ale i tych ludzi w mieście. No, oczywiście, i to jest najgorsze, że tego nie widać, ale nie ma medium w Polsce, które to tłumaczy. No, może poza telewizją Trwam Radio Maria, która próbuje otwierać oczy, ale wszystkie inne te media mętnego nurtu to wręcz napędzają tą złą atmosferę wokół polskiego rolnictwa, z którego my możemy być dumni i szczycić się, że jeszcze tutaj ludzie potrafią w tak niedogodnych warunkach, mniejszych jak na Zachodzie, utrzymywać swoje rodziny. Proszę zobaczyć jeszcze jeden aspekt. W maju można było jeszcze rzepak sprzedawać w niektórych miejscach po 1800. Ze złoty. Dziś po 1200 to jest górna granica. Ale czy olej rzepakowy w jakimkolwiek sklepie opadł o jedną trzecią? Nie, ja podejrzewam, że jeszcze wzrośnie. I każdego dnia tłumaczą, że koszty są jakieś większe i dlatego muszą, musi żywność rosnąć, bo inflacja jest. A więc widać, że z tego nie korzystają ani rolnicy, ani mieszkańcy wsi. Dziękuję. Rozmawialiśmy z panem posłem Łukaszem Zbonikowskim, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Zostańcie państwo z nami. Kontynuujemy nasze rozmowy. Pan Lech Stefan Kuropatwiński, przewodniczący Związku Rolników Samoobrona. Panie przewodniczący, e, słyszymy to, co tutaj się dzieje. Pogotowie strajkowe trwa e, i jest również wasz apel do rolników. Właśnie przypomnijmy o co. Panie redaktorze, ja słuchając dzisiaj wypowiedzi panów, którzy tu przybyli, którzy wspierają rolników, a także posła z mogę stwierdzić jedno, że dorastamy już do tego. Aby bronić swoich spraw, jeżeli nie można ich bronić w Sejmie, to trzeba ich tego bronić na ulicy. Nie chcemy ulicy, chcemy rozwiązań takich jak w państwach cywilizowanych, chcemy, aby w Polsce rolnik traktowany był na poziomie każdego innego obywatela. Dzisiaj wiemy, że, rolnicy, że na świecie brakuje żywności, a braknie jeszcze więcej. Dlaczego rząd polski. Pan Donald Tusk, który wybiera się teraz do Unii Europejskiej, powinien zrobić wszystko, aby w Polsce rozwijała się produkcja zwierzęca, roślinna i zbożowa, bo to jest powód, i dzisiaj, i jutro i pojutrze będzie zapotrzebowanie w świecie na żywność. Ja, będąc w Kopakorzece, tam słuchając wypowiedzi przedsiębiorców z Ameryki, Kanady. Widzę, jak oni chcą wejść na rynek europejski, nie tylko polski, ale europejski. Tu przywieźć swoją niezdrową żywność z GMO, tu zainwestować. A my, jako Polacy, dobrzy rolnicy, bo nikt nie może zarzucić polskim rolnikom, że są nieudacznikami. Pokazaliśmy to w Unii Europejskiej, że kiedy pojawiły się dofinansowanie w rolnictwie, to potrafiliśmy to wykorzystać. Brakło pieniędzy na to wszystko, co byśmy jeszcze więcej wykorzystali. Uważam, że tylko integracja wsi z miastem, tak jak tu ktoś powiedział przede mną, integracja wsi z miasta, bo wieś nie może być bez miasta, a miasto bez wsi. Tym chciałbym zakończyć i powiedzieć: Ludzie, opanujcie się, ci rządzący, zacznijcie rządzić, a my, jeżeli nie będziecie rządzić, to ten rząd dmuchniemy. Jak jeden pył. Dziękuję, mówił pan Lech Stefan Kuropatwiński. Na program, widzę, przybyła jeszcze jedna pani. Proszę się przedstawić. Mariola Kurzyńska, mieszkam we wsi Jankowicy. Czyli z sąsiedniej wsi? Tak, sąsiednia w Czy u Was sytuacja jest taka sama? Tak, u nas też jest taka sama, zarówno w produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej. No bo te właśnie panowie wypowiadali się na temat rzepaku, pszenicy. Ja chciałam dodać na przykład jeszcze do, do wołowiny. Właśnie wołowina jest na poziomie cena w skupie 630 6, zł, y, złotych. to taka cena była już 15-20 lat temu, natomiast. Ale, koszy... wie co, ale w sklepie to po 26 zł, po 30 zł panie jest. Tak to, że również jest po 80, też jest po 80, a w sklepie owszem, można kupić nawet ścinki za 28 złotych poprzerastane błony niebłony, równej maści. To nie jest nasza wołowina chyba, no ewentualnie ze starych krów. Nasza dobra wołowina idzie na zachód, gdzie tam pośrednicy zarabiają 17 zł. Czy czuje pani to solidarność miasta ze wsią? Bo e, mówimy tutaj przez cały program o tym, że rolnicy sprzedają poniżej kosztów produkcji, albo po prostu tak, że ledwie co im tam z tego zostaje, na pewno nie na wczasy, sprzedają. Przypomnijmy, po ile ten żywiec wołowy? Po 6,30, 6,40. A w sklepach w mieście po jakich cenach są? No 28 po 80 złotych bywa też te lepsze, lepsze powiedzmy kawałki. Czyli z tej polityki, z jej braku nikt nie korzysta? No, pośrednicy korzystają na pewno, nie, roz, nie korzystają z tego ani rolnicy, ani mieszkańcy miast. Mieszkańcy miast są również wykorzystywani, oszukiwani, no i chyba tak trochę brak jedności. Zresztą wieś również pustoszeje i nawet to widać, nawet czy na protestach, czy na, na różnych zorganizowanych tam z, no. Yy, zorganizowanych rolnych pikietach, jest coraz mniej, jest coraz mniej dzieci, czyli wiesz, postuszaje i będzie teraz po prostu się wyludnia ze względu na brak środków do, do utrzymania rodzin. Dziękuję. Pan Bolesław Duszyński, pan jest sołtysem tutaj w tej miejscowości i ojcem pana Marka. W Szynwałdzie jak długo pan jest sołtysem? ja... Uh, yeah. Tak prawdę powiedzieć, bo za czasów poprzednich jeszcze w e, 1953-50 aż do 60, e, 60 nawet to prawie sołtyzm to nam 30 lat. <grydy> to jakby tak wszystko. Bo teraz już jestem 15 lat. Już 15 jak, jak pan ocenia tę sytuację z punktu widzenia sołtysa no i działalności swojego syna Pana Marka? Panie redaktorze. Ja tutaj widzę i słyszę, jak tutaj rolnicy się do wszystkiego domagają. Ja nie będę już tego powtarzał, bo już wszystko to powiedzieli. Marek stale jeździ i po prostu stara się, żeby to jakoś, to rolnictwo poszło naprawdę, bo nasze rolniki, rolnictwo to wiecie, ludzie są pracowici. Bo polski naród to jest pracowity, Niemcy ją Holendrzy, wszystkie państwa, Polaków, bo Polacy pracowite są. I także samo to nasze rolnictwo. To tak jest pracowite, że biorą ciągniki, nie patrzą, ale kredyty, grumady kredytów mają. I teraz, panie redaktorze, rolnicy pobrali te ciągniki. No. Każdy patrzy, żeby jakoś, bo no, przyjdą raty do spłacenia. To nie jest tak, jak kiedyś raty byli i, i procent był tam jeden czy pół procent nawet. Ja budowałem szopę, to miałem pół procent w 80. latach. A teraz, panie redaktorze, jak wezmą kredyt i nie spłacą go na czas, no to zaraz go podwojnie tego przeliczają banki i już jest rolnik wykończony. I wiecie co? Ja uważam, że... Nasz rząd to powinni tych wszystkich dziadków, którzy są w rządzie, zmienić, bo to już za długo jest. Te siwe dziadki siedzą i robią afery, kupują zamki, siedzą teraz w zamkach sobie, piękne, duże jeziora, lasy, tam myślą, że będą żyć 100 lat. Nie będą żyć 100 lat. Dziękuję. Ale panie redaktorze, jeszcze chcę dokończyć. I panie redaktorze, Walczyć o to, rolnicy i wszyscy, nawet wszyscy, cały nasz naród, tak jak papież powiedział, że ziemia to jest matka nasza, a my jesteśmy tym, który mamy wykorzystywać. I właśnie zmienić to wszystko, tych, tych którzy chcą cały czas rządzić. Oni dziękuję. Będą, dziękuję. Pa słyszałem e, tego e, Michałowskiego, to mówimy, my będziemy do końca będziemy rządzić. Już zębów nie ma tym przykryć, ale do końca będziemy rządzić. Ale afery będą brali, będą e, e, okradać ludzi, powiedzmy, emerytów. No weźcie emerytów teraz. Co za dobre wyrządzili, jak emeryci? Będą pracowali do e, do, 65 lat, do 75 lat, a teraz młody rolnik wejdzie. Dopiero jak będzie miał 50 lat, przejdziemy gospodarstwo. To po co mu to gospodarstwo jest. Rolnik powinien już tak jak przychodzi 30 lat, to jest najpóźniej na gospodarkę, i rządzić, i, i gospodarzyć. jak i, jakby, i wy... Dziękujemy panie Bolesawie, dziękuję również państwu. Proszę państwa, musimy kończyć. Nasz program staraliśmy się przedstawić sytuację rolników i rolnictwa, jeśli chodzi o skupy płodów rolnych, czy istnieje w Polsce zmowa. Jak widać, rozpogodziło się na dzisiejszym programie, aby tylko również rozpogodziło się w rolnictwie z Szynwałdu. Żegna się z Państwem Adam Ślusarski.